Dzień dobry. Myślę, że nasze spotkanie należałoby przede wszystkim zacząć od tego, żeby wyjaśnić, czym ten design thinking jest i jaka jest jego rola we współczesnym świecie. Dzień dobry. Power design thinking, czyli sztuka myślenia projektowego. Design thinking, który wydaje się części z nas, nauczycielom, edukatorom, trenerom, także twórczego myślenia. Czymś, co robimy na co dzień, co doskonale znamy, w czym pływamy jak ryba w wodzie. I na pytanie, czy wiesz, czym jest design thinking, wielu z nas odpowiada, no tak, mniej więcej, stosuję może jakieś elementy. Prawda jest jednak taka, że design thinking jest procesem dosyć głębokim myślenia projektowego, na który trzeba poświęcić sporo czasu, zaangażowania i własnej chęci i gotowości do tego, żeby z poziomu empatyzowania z problemem przejść przez cały proces DT, bo takiego skrótu często używamy, bo jest szybciej, bo jest sprawniej i łatwiej. Niemniej jednak, gdybyśmy chciały stworzyć samą definicję albo przytoczyć jedną definicję myślenia projektowego, wcale nie byłoby to łatwe. Małgosiu, chyba się ze mną zgodzisz, bo mówi się o design thinking jako filozofii życia, jako filozofii myślenia, jako filozofii pomyśle na życie, który zaczyna się od nas samych, czyli od naszej rozwojówki, od naszego rozwoju osobistego, od naszego pomysłu na siebie samych i na to, co robimy, a kończy na dużych gabarytach związanych chociażby z zarządzaniem, z organizacją firmy, zarządzaniem zespołem czy szeregiem kompetencji, które wpisane są nie tylko w strukturę pracy szkoły jako małej organizacji, chociaż na mapie różnych organizacji to jest to też wielki, wielki gabaryt. Czyli myślenie projektowe, szybciutko podsumowując, jako filozofia, jako sposób myślenia. Drugi aspekt jako metoda aktywizująca nasze myślenie i działanie jako klucz do tego, żeby spróbować chcieć zacząć rozumieć innych, zacząć rozumieć ich potrzeby, bez względu na zawód, jaki wykonujemy, płeć czy też wiek. Definicji jest wiele. Małgosiu, może mogłabyś uzupełnić? Dziękuję bardzo. Metodę design thinking stosujemy w odniesieniu do poszukiwania rozwiązania dla problemów, które istnieją w realnym świecie i nie jest metodą adresowaną do poszukiwania takich rozwiązań czy produktów, usług, które związane są tylko i wyłącznie z zapotrzebowaniem komercyjnym. Czyli krótko mówiąc, chcemy na tym zarobić, natomiast one nie odzwierciedlają zapotrzebowania na realne potrzeby użytkowników. Może dam przykład. Wszystkie rzeczy, które są w naszych domach, niepotrzebne, zalegają nasze, nie wiem, jakieś zakamarki, strychy, piwnice. Są to bardzo często produkty, które powstały właśnie w wyniku jakiejś takiej manipulacji związanej z naszymi potrzebami, a nie realnymi naszymi potrzebami. Bo gdyby były odpowiedzią na realne potrzeby, to one byłyby w użytkowaniu. Tak mi się jawi od razu taki pomysł właściwie na pytanie, tak? Bo z jednej strony możemy design thinking wykorzystać właśnie w edukacji, ale widzę, że on ma też bardzo duże przełożenie na biznes, na życie zawodowe, na właściwie wszystko to, co nas gdzieś tam otacza w tej rzeczywistości. I oczywiście mówimy tutaj o filozofii i ja przyznam uczciwie, że jak czytałam książkę, nie mogłam sobie jakby tego sklasyfikować jako jednej konkretnej rzeczy. To jest pewnego rodzaju idea, bardzo głęboka. I tutaj chciałabym się skupić na tym właśnie, jakie te kompetencje możemy wykształcić, wypracować, korzystając z myślenia projektowego, z design thinking w szkole, ale jakie to ma później przełożenie na przyszłość. To może zacznijmy od szkoły? Moniko? Tak, dobra. Może zacznijmy od szkoły, bo tworząc książkę zastanawialiśmy się, do jak szerokiego gremium adresatów właśnie naszą książkę adresować, komu ją dedykować. I stwierdziliśmy, że to jest tak szeroka
szeroka, złożona paleta osób, które pracują z innymi na rzecz ich rozwoju własnego, że trzeba zacząć od edukacji najmłodszych. Czym skorupka za młodu nasiąknie? W myśl tego przysłowia, tego powiedzenia. I myśląc o słowie kluczu w tym pytaniu, kompetencje, nasuwają mi się cztery podstawowe, na bazie których można byłoby jeszcze doklejać czy przyporządkowywać im kolejne, które byłyby właśnie takim odskokiem, dopowiedzeniem, dopełnieniem, uzupełnieniem. To są cztery podstawowe kompetencje, które też były sformułowane na forum gospodarczym w Davos. Ja czekam z utęsknieniem chyba na marzec albo luty tego roku, kiedy zostaną przekazane, ukazane światu kompetencje, które były ważne, liczące się w roku, który przed chwilą pożegnaliśmy. Natomiast cały czas i nieustannie, nawet w kontekście i w dobie pandemii, pojawiają się cztery kluczowe kompetencje. Pierwsza z nich to cztery razy K, to kreatywność. Kreatywność jako zdolność ludzkiego umysłu do generowania rozwiązań, co nie oznacza, że wszystkie z nich musimy wprowadzić w życie i wszystkie będą na najwyższym poziomie, na najwyższym levelu i faktycznie do zrealizowania. Ale kreatywność, czyli zdolność, która przypisana jest nam, człowiekowi, to jest szalenie ważne, bez względu na wiek. I podkreślam cały czas miejsce, w którym funkcjonujemy, uczymy się, pracujemy, żyjemy. Druga ważna kompetencja to jest myślenie krytyczne, rozumiane jako umiejętność decydowania, oceniania sytuacji, podejmowania decyzji, podejmowania wyzwań, uczenia się na błędach, co też wpisane jest w kreatywność ludzką, czyli w samo myślenie twórcze. Myślenie krytyczne, niemylone tutaj z krytykanctwem, które tak łatwo przychodzi nam samym, zwłaszcza jeżeli od jakiegoś tematu jesteśmy oddaleni albo w ogóle nie podejmujemy w nim działań. Mamy taką naturę ludzką, że łatwo krytykujemy i dosyć szybko nam to przychodzi. Kolejną kompetencją są zdolności czy umiejętności komunikacji. Kompetencja stara jak świat, prawda? Komunikacja, która cały czas pokazuje, że bywa kulawa, bywa trudna, bywa niepełna, że to rodzaj porozumiewania się z drugim człowiekiem, który cały czas musi być elastyczny, który cały czas musi być zmienny, bo to, co też akcentowałyśmy w naszej książce, nie ukrywam, jest to taka nasza część wspólna z Małgosią, to wpisana i akcentowana jest zmienność i nieprzewidywalność życia, świata, naszych zachowań, decyzji. Oczywiście znamy szereg teorii, które pokazują, jak ta zmiana wygląda, jak my przechodzimy przez zmianę, natomiast wiemy, że wszystko musimy odczuć na własnej skórze i to jest naszą wiedzą i potęgą. Jeśli wiemy, w którą stronę uderzyć, żeby sobie pomóc, żeby siebie wzmocnić, żeby wytłumaczyć sobie, dlaczego jest mi tak, a nie inaczej, tym lepiej. Czyli komunikacja, wracając, jako kolejna ważna kompetencja w procesie design thinking, o czym może będzie przestrzeń, żeby powiedzieć, jak ona się przejawia, czym ona się ujawnia w samych zajęciach, spotkaniach z DT. Natomiast jest takim instrumentem bardzo mocno wiodącym. I ostatnia rzecz to kooperacja. Kooperacja, czyli wspólne działanie. I w tym miejscu bardzo serdecznie chciałabym przypomnieć współautorów naszej książki, Beatkę, Agnieszkę, Piotra, których nie ma razem z nami. W tej chwili obowiązki zawodowe są silniejsze. Niemniej jednak nasza książka powstała w wyniku procesu metodą design thinking, czyli ona nie powstała dlatego, że jedna osoba miała pomysł i przestrzeń na to, żeby napisać książkę o DT, tylko to ta jedna osoba, Małgosiu, uśmiecham się szeroko, pomyślała o tym, że skoro design thinking jest kooperatywny, jest pracą zespołową, pracą, która jest projektem, który budowany jest na potencjałach, na zasobach ludzkich, na wiedzy, doświadczeniach, błędach, które wynikają z naszych doświadczeń, to musimy połączyć interdyscyplinarne siły i stworzyć narzędzie, także wykorzystując wszystkie etapy tego procesu. I taką książką jest Design Thinking, czyli nasza książka jest próbą pokazania, jest prototypem, można byłoby powiedzieć, bo teraz być może napisalibyśmy ją już troszeczkę inaczej, bo nasze doświadczenia są już w tej chwili głębsze, bardziej szerokie, refleksyjne. Natomiast jest to książka, w której możemy powiedzieć, że pojawiła się kreatywność, pojawiło się krytyczne myślenie, pojawiła się kooperacja, wspólne działanie, nauka na błędach, podążanie za wspólnym celem i komunikacja, bo my tworzyliśmy tą książkę pandemii
i nie mogąc spotykać się w sali szkoleniowej, akademickiej, czy jakiejkolwiek innej, domowej, bezpiecznej, przyjaznej, korespondowaliśmy ze sobą mailowo, spotykaliśmy się na różnych platformach po to, by dzielić się ze sobą wiedzą, żeby ujednolicać styl publikacji i po prostu czynić ją łatwą, przystępną w kontekście procesów, które zachodzą w każdym człowieku, kiedy każdy z nas szukał uproszczeń i tak naprawdę rozwiązań, pigułek dotyczących tego, co mogę zrobić, żeby edukację czynić sprawniejszą, lepszą, na miarę dzisiejszych potrzeb i czasów. Małgonia, dodaj. Tak, ja tutaj bym chciała właśnie, Małgosiu, żebyś głównie skupiła się na tych kompetencjach właśnie, jakie można wykorzystać już w tym otoczeniu później, tak? Po tym etapie edukacji, niezależnie czy to jest przedszkole, tak, czy szkoła, czy jeszcze dalej, czy już uczelnia, ale faktycznie jakby te kompetencje, te cztery kluczowe kompetencje, o których powiedziała Monika, jak one nam się przydają? Po co to w ogóle? Ja bym powiedziała, że w ogóle one składają się na jeszcze takie metakompetencje związane z w ogóle umiejętnością poszerzania perspektywy w patrzeniu na świat, na innych ludzi, na problemy, czyli odklejanie się od naszej perspektywy, tylko wchodzenie troszeczkę szerzej. Czasem z lotu ptaka, żeby zobaczyć coś po prostu w innym kontekście. Czasami też mamy takie ćwiczenia na linii czasu, z perspektywy czasowej, jak to będzie za 5 lat i tak dalej. Czyli to poszerzanie perspektywy i to, co jest związane z tym poszerzaniem perspektywy, to jest też ćwiczenie elastyczności w ogóle. W podejściu do projektowania, do budowania zespołu, do zmienności właśnie warunków, w jakich przychodzi nam pracować. Bo tak jak piszemy w swojej książce, to jest taka kompetencja, która nam jest potrzebna w ogóle na te czasy, która wpisuje się troszeczkę, jeżeli ją posiadamy, podnosi nam w ogóle dobrostan psychofizyczny. Jak my reagujemy elastycznie na zaistniałe sytuacje, tak jak my zareagowaliśmy, że nie mogliśmy się spotykać, ale stwierdziliśmy, że no, proces musi iść dalej. I musieliśmy zmienić troszkę nasze nawyki, sposoby pracy, to co Monika mówiła, sposoby komunikowania, jakieś ulubione rzeczy musiały zostać odsunięte na rzecz wypracowania nowego sposobu komunikowania, żeby ta książka w tej pandemii w ogóle mogła powstać. Także tu bym dodała jeszcze te dwie rzeczy bardzo ważne. Poszerzanie perspektywy, czyli nie skupiam się na tym, że jest problem i on mnie troszkę przybija, tylko od razu szukam, a co możemy zrobić w tej sytuacji, jakimi dysponujemy środkami, co jest możliwe i tym sposobem ja uelastyczniam swoje myślenie, swoje działanie i to jest kompetencja, wydaje mi się, na te burzliwe czasy, w których żyjemy. Tak, mówisz o tej elastyczności. Ja się bym chciała przy tym zatrzymać, bo to jest faktycznie, wydaje mi się, bardzo istotne, już nawet nie tyle w kontekście edukacji, ale życia w ogóle. I mam wrażenie, że współczesny świat właśnie wymaga od nas takiej elastyczności, dostosowania się. No pandemia to świetnie pokazuje, tak? Jednak nagle zmienia się rzeczywistość kompletnie i musimy się do niej od nowa zaadoptować, więc to jest nie lada wysiłek. No i teraz pytanie, ja wiem, że nie jesteś do końca gdzieś z edukacją związana, natomiast myślę sobie, że warto powiedzieć o tym, czy też ta elastyczność nie powinna czasem wynikać właśnie z edukacji? Tak, w mojej opinii elastyczność i elastyczne myślenie, elastyczne podejście powinno już cechować sposób pracy w ogóle z dziećmi po to, żebyśmy... No właśnie, na wyższych poziomach edukacji, tak jak ja spotykam studentów, mieli już do czynienia z takim człowiekiem, dla którego to jest taka kompetencja wypracowana, czyli to patrzenie z szerszej perspektywy, elastyczne podejście. Dlaczego? Dlatego, że potem w dorosłym życiu dokładnie to też jest potrzebne w zmieniającym się świecie, w pracy, w projektowaniu rozwiązań, ale też w zarabianiu pieniędzy. My musimy oferować takie produkty, usługi, które tak naprawdę będą użyteczne, ale też jest wymóg ekologiczności, wchodzimy w trendy minimalizmu, także to wszystko jest nam potrzebne do tego, żebyśmy mogli funkcjonować. To właśnie szersze patrzenie i elastyczne.
szersza perspektywa po prostu. Tak, szersza perspektywa. Nie tylko ja, ale też świat dookoła, prawda? Mhm. Tak. No właśnie. I Moniko, no jestem nauczycielką, więc jakby nie będę tutaj ukrywała, że ta perspektywa z kolei jest dla mnie najważniejsza. Jak mamy uczyć elastyczności w szkole? No, wiemy jak jest też, tak? Wiemy jak jest i myślę, że nie skupiajmy się na tym, ale zastanówmy się, co można byłoby zmienić, jak faktycznie spróbować zmienić sposób myślenia, sposób pracy po to, żeby uczniowie i uczennice korzystający z naszych usług nauczycielskich, mogli rozwijać się w tej kreatywności, w myśleniu krytycznym, w elastyczności, pogłębiać jakby swoją perspektywę, świadomość tego, co jest. To jest bardzo dobre pytanie. To jest bardzo dobre pytanie, dlatego że dotyka obszaru, który jest bardzo bliski mojemu sercu i tego, czym się zajmuję, co jest wpisane w design thinking, bo teraz tak się zastanawiam, czy definiując design thinking, powiedziałyśmy o tym, że jest to sztuka twórczego myślenia, myślenia, działania i doświadczania, bo design thinking właśnie tym jest. Jest pomysłem na rozwijanie twórczego myślenia z wykorzystaniem nie tylko konkretnych etapów, przez które musimy przejść, tych pięć ważnych etapów, niektórzy metodycy nawet mówią procesu o sześciu etapach, podbijając etap ostatni testowania i sprawdzania skuteczności, efektywności swoich rozwiązań. Natomiast dla mnie szalenie ważny jest taki moment w procesie design thinking, który dotyczy treningu twórczego myślenia, kiedy możemy zaproponować dzieciom, uczniom, młodzieży i nam samym różne techniki heurystyczne, żeby nie używać trudnych określeń, techniki twórczego rozwiązywania problemów, techniki twórczego myślenia, opisywane szeroko w literaturze przedmiotu, bo można byłoby tutaj stworzyć pełną playlistę do wyboru, do koloru, ale które ułatwiają nam właśnie rozwinięcie tej elastyczności, płynności, giętkości, czy też oryginalności myślenia, otwartości na wiele różnych rozwiązań. W design thinking jest taka przestrzeń, kiedy pochylamy się nad poszukiwaniem rozwiązania problemu konkretnej osoby, konkretnej firmy, konkretnej organizacji. Kiedy przychodzą nam do głowy pewne pomysły standardowe, stereotypowe, do których jesteśmy przyzwyczajeni, bo mózg lubi korzystać z tego, co już wie, zna, doświadczył, jest to wygodne i szybkie, ale które nie wywołują efektu wow, które faktycznie nie odpowiadają na potrzeby użytkownika, potencjalnego klienta, które nie mają tego pierwiastka takiego bardzo spersonalizowanego, które dotyczą tego i tego człowieka w tym i w tym momencie i są tak naprawdę do wdrożenia niemalże od zaraz przy minimalnym nakładzie finansowym. Ja proponowałabym nauczycielom, zgłębiając proces design thinking, zacząć działania małymi krokami. Po pierwsze, otworzyć się na to, że sami mogą doświadczać nowej metody, nowego narzędzia, popełniając liczne błędy, ucząc się zastosowania. Nikt z nas nie jest genialny od samego początku, a wiemy, że popełniając błędy, potykając, przewracając się, wtedy tak naprawdę najwięcej się uczymy. My nie dajemy często dzieciom przestrzeni w przedszkolu, może tak, ale już w szkole nie dajemy przestrzeni na popełnianie błędów, na analizowanie tych błędów, na wyciąganie wniosków, na podejście jeszcze raz do tematu z innej perspektywy, nie po to, żeby podwyższyć ocenę, żeby zaliczyć kolejny test, który wzniesie nas na inny poziom, tylko po to, żeby zobaczyć, co to doświadczenie mi dało, co ja dzięki niemu zyskałem. W procesie design thinking jest etap prototypowania, którego bardzo boją się nauczyciele, bo trzeba stworzyć rozwiązanie najlepiej z materiałów, które są w zasięgu ręki, nie portfela, tylko w zasięgu ręki, z tego, co jest do naszej dyspozycji, te nakrętki, te tektury, te rolki papieru toaletowego itd., itd. Produkty, które wydają się nie być atrakcyjne kolorystycznie, być może nie są atrakcyjne w formie, ale są dostępne, są na wyciągnięcie ręki. I ta elastyczność myślenia, którą wymieniałyśmy, na której się koncentrowałyśmy, powoduje, że proste zadanie, zbuduj z niczego coś,
Stwórz urządzenie, które ułatwi Ci, nie wiem, utrzymanie czystości w pokoju. Stwórz urządzenie, czy maszynę, czy cokolwiek innego, które będzie ułatwiało Ci odgarnianie na przykład śniegu, albo takie, które ułatwi Jasiowi zapamiętanie tabliczki mnożenia, albo Małgosię nauczyć szybciej sznurować buty. Wykorzystaj siłę wyobraźni, własny talent, własną pomysłowość, bez oceny, że Twój pomysł będzie niedobry, bez krytyki. O, jak ty to zrobiłeś? To jest bez sensu, to jest beznadziejne. Nie. Elastyczność myślenia zaczyna się w gotowości, w otwartości do podejścia do problemu. Wyrażam wewnętrzną zgodę na to, że będę popełniać błędy, a dzieci czy młodzież, z którą będę pracowała, na tych błędach będzie się uczyła. I to oni doświadczą błędów, pewnego rodzaju niedoskonałości, bo nie chcę powiedzieć, że porażki, w DT nie ma porażki. Każdy prototyp, każdy pomysł jest dobry. Jeden lepszy, drugi słabszy. Niemniej jednak do realizacji. Czyli pierwsze, zachęcałabym do otwartości i namawiała do otwartości na nowe narzędzie. Dwa. Żeby poznać narzędzie, trzeba je zgłębić. Zapraszam do lektury książki albo na spotkania z nami. Chętnie podpowiemy, udzielimy informacji, od czego zacząć, i zaczynałybyśmy od empatii. Po co to robisz? Po co to robisz? Dlaczego to robisz? Do czego jest Ci to potrzebne? I co chcesz dać swoim uczniom? Co chcesz dać swojemu studentowi? Co chcesz dać, nie wiem, swojemu maturzyście? Co chcesz mu zaoferować? I jaki jest faktycznie jego stan? Jaka jest rola, jaka jest siła jego w tym procesie? Bo jeśli ja jako dydaktyk, jako nauczyciel akademicki, albo jako trener, czy nauczyciel klas 1-3, wymyślę narzędzie, wymyślę świetną pomoc dydaktyczną, skonstruuję wspaniałą na przykład grę, bo będę myślała, że to narzędzie pomoże, wesprze pracę moich uczniów, może się okazać, że to jest tylko mój pomysł. Bo oni go absolutnie nie przyjmą, nie akceptują, nie polubią, nie będą chcieli z nim korzystać. Jaki będzie bilans? Ja się narobię, nawymyślam przy tej swojej otwartości, gotowości i tak dalej. Być może wydam pieniądze, bo stworzę aplikację w telefonie, prawda? Nie umiem zrobić tego sama, więc będę musiała zaprosić ekspertów czy też fachowców i wejdę w tą ich grupę z narzędziem, na które oni zareagują milczeniem, sceptyzmem, czyli otwartość, empatyzacja. Dalej, poznanie konkretnych narzędzi i technik. Nie 150. Poznaj 10. Z 10 wybierz 3. Takie, które cię rozkochają w sobie. Ten rodzaj burzy mózgu, która rzeczywiście jest ci najbliższa, sprawia ci najwięcej frajdy. Design thinking jest procesem adresowanym do tych, którzy lubią pracować obrazem, lubią pracować słowem, lubią pracować w zespole, bądź lubią wnosić swój indywidualny pierwiastek do pracy zespołowej. Lubią rysować, lubią pokazywać, lubią lepić, konstruować. Każdy z nich może robić coś innego. W procesie design thinking jest na to przestrzeń, żeby stworzyć taką siłę interdyscyplinarnego zespołu i różnych pasji, zainteresowań, różnych potrzeb. Czyli wybierz nauczycielu, edukatorze, trenerze, wybierz kilka technik, w których sam rozkochasz siebie. Stymuluj własne myślenie tymi narzędziami, które są ci najbardziej pomocne. Być może w wyniku pracy kartami Dixit, albo wycinkami z gazet, tutaj znamy to narzędzie wszyscy doskonale, spowodujemy, że w krótkim i dość takim szybko płynącym czasie zaczniemy generować pomysły, o które byśmy sami siebie nie podejrzewali. Ktoś będzie miał z tego niezłą bekę, no bo... Czyli, wiesz, myślę sobie tak jak mówisz, że po prostu jakby podążać też trochę tak za sobą, za pomysłem. Znaczy w ogóle ja mam takie skojarzenie z tego, co mówisz. Tak, nie, pierwsze słowo, które mi przychodzi do głowy, to jest wolność. Tak, wolność, tak, wolność. I myślę sobie, że taka wolność i akceptacja, w ogóle gotowość do tego, że przecież ja jestem wolną osobą, mogę zrobić pewne rzeczy, ktoś inny też je może zrobić, tak? Bo ktoś inny również jest wolną osobą. I tutaj, tak, właśnie to mi się też z kolei tutaj świetnie wpasowuje w taki klimat pracy, w ogóle jakby pracownik, pracodawca, ich relacji i tego, na ile tutaj możemy sobie pozwolić właśnie na taką wolność w działaniu.
W ogóle chciałabym powiedzieć, że, bo tutaj już ten wątek interdyscyplinarności nam się przewija. Interdyscyplinarność w ogóle uznaje się jako taki kluczowy wymóg do tego, żeby rozwój mógł zaistnieć. Czy to w nauce, czy w biznesie, ale również dla kreatywności, prawda? Więc ta interdyscyplinarność, ona jest tutaj rozumiana też poprzez fakt doboru ludzi do zespołu i a jak już mamy dobrany zespół, poprzez jakby pozwolenie na wyłonienie się pewnego rodzaju i kompetencji, i zachowań, które nie są sztampowe, tylko właśnie przynależą jako cecha do danej jednostki być może, tak? Czyli interdyscyplinarność jako wymóg w ogóle budowania zespołów i interdyscyplinarne podejście do tworzenia, kreowania, stawiania wyzwań, czyli znowu tutaj w zasadzie ta interdyscyplinarność łączy nam się z tym poszerzaniem perspektywy. To jest wymóg dla biznesu też. Bardzo duży. I jakie to ma przełożenie na rzeczywistość, na realne działania biznesu, pracodawców, konkretnych firm, tak? Jak to wygląda w użyciu, w praktyce? Ale tu bardziej chodzi o pytanie o to, jakie powstają produkty czy usługi, czy w ogóle w procesie pracy? W procesie pracy. Myślę sobie, że możemy też właśnie tutaj poruszyć taki temat właśnie organizacji pracy, jak ten proces pracy przebiega, właśnie ta relacja pomiędzy pracodawcą, pracownikiem i klientem, co przecież później bardzo łatwo można połączyć, tak, dyrektor, nauczyciel, rodzic, uczeń, tak? Więc to jakby jest właściwie to samo, tylko inna przestrzeń. Tak, na pewno wprowadzenie jakby do kultury pracy takiego myślenia opartego o design thinking na pewno troszkę wymaga burzenia świata hierarchii organizacyjnej. Dlatego, że jeżeli my chcemy korzystać z kompetencji, które wnoszą nasi pracownicy, to my musimy do tego budować przestrzeń. A hierarchia trochę nam tę przestrzeń zabiera, bo zawsze ktoś w hierarchii jest wyżej, a ktoś niżej. Natomiast my tutaj, budując zespoły interdyscyplinarne, po prostu jesteśmy na równi i musimy być na równi. Także to jest wyzwanie też dla organizacji i dla biznesu, jak wprowadzić design thinking w momencie, kiedy my mamy do czynienia z bardzo jasną, mocną, zarysowaną jednoznacznie hierarchią. Tak? Także te organizacje na pewno będą miały gorzej. Natomiast w tych organizacjach, w których ta hierarchia nie istnieje albo istnieją spłaszczone struktury, czyli ona nie jest taka właśnie wyraźna, tam na pewno zaistnieją lepsze warunki do tego, żeby móc w ogóle od razu wprowadzić metodę design thinking. No cóż, w momencie, kiedy zaczynamy pracować metodą design thinking, na pewno podbijamy kwestię autonomii, o której już tutaj Monika wspomniała. A co nam to z kolei daje? No, człowiek się czuje dowartościowany, ma poczucie wkładu swojej pracy, istotności. Tu uruchamia się pewnie motywacja wewnętrzna. Jestem ważny, robię istotne rzeczy, czuję satysfakcję z pracy. I to bardzo ładnie nam taki może dać efekt synergiczny w pracy zespołów, a w konsekwencji całych organizacji. No i nie mówiąc o samopoczuciu człowieka w pracy, że on idzie po to, żeby robić rzeczy ważne i potrzebne. Dla klienta być może, którego musi poznać, a propos empatyzacji, więc ten klient przestaje być dla niego jakąś taką kategorią rozmytą, której nigdy nie widział na oczy, ponieważ wcześniej musiał poznać jego potrzeby, porozmawiać z nim, spotkać, trochę popróbować wejść w jego buty, więc wszystko razem no tutaj rzeczywiście idzie w bardzo dobrym kierunku, jeżeli chodzi o taką spójność siebie z pracą i z wartością, którą moja praca daje. Tak, chciałaś dopowiedzieć. Tak, bo ja się zasłuchałam bardzo i przełożyłam sobie to, o czym powiedziałaś, Małgosiu, na doświadczenia w mojej pracy z klientem biznesowym, bo ja jestem edukatorem także nie tylko pracuję dla edukacji i oświaty, ale także dla biznesu czy administracji publicznej. I pojawia się czasami zaproszenie mnie z jakimś warsztatem czy szkoleniem i
na pytanie, to jaką macie trudność, w czym mogę wam pomóc, osoba, która ze mną rozmawia, często ktoś z działu HR-u albo decydent, finansjer wydarzenia, mówi tak, wie pani co, bo ja pracuję z dorosłymi ludźmi, oni zachowują się jak dzieci i nie potrafią w ogóle tego, co powinno być wykształcone, rozwinięte już na pierwszych etapach, na pierwszych szczeblach kształcenia. Ja już nie robię wielkich oczu, tylko pytam dokładnie to, na jakich etapach i co to jest, jak się to nazywa. I oni często mówią o tym, że osoby, z którymi pracują, nie znają klucza, istoty pracy zespołowej, że, czyli nie potrafią pracować w zespole, nie potrafią przyjmować krytyki, nie mają pomysłu, w jaki sposób generować kolejne pomysły. Nie mają wiedzy na temat tego, jak te pomysły jeszcze bardziej udoskonalać, w jaki sposób zebrać feedback własnych działań. I kiedy Małgosia opowiadała o tym w samopoczuciu, uśmiechając się, ja zobaczyłam tego małego człowieka w szkole, młodego, tak? Bo mały to też dla mnie ten, który, nie wiem, jest piątoklasistą na przykład. I wiecie co? I prowadząc zajęcia z twórczego rozwiązywania problemu, lekcje twórczości, czy sam proces design thinking, jest taki cudowny moment, kiedy uczniowie mają przestrzeń na to, żeby powiedzieć: dzisiaj dowiedziałem się, że dzisiaj nauczyłem się, dzisiaj zrobiłem, dzisiaj zaprezentowałem, dzisiaj udoskonaliłem, dzisiaj przekształciłem. To jest używanie języka kompetencji. To jest ta komunikacja, która pokazuje, że ja z nauczycielem jestem na tym samym poziomie albo w tej samej płaszczyźnie relacyjnej, gdzie mogę powiedzieć: dzisiaj popełniłem kilka błędów, ale wiem teraz, jak rozwiązać ten problem, jak rozwiązać zadanie. Wyobraźmy sobie, że dzieci mają za zadanie, jest taki temat na lekcji przyrody, nie wiem, poznajemy ptaki, poznajemy różne rodzaje ptaków. I często nauczyciele pytają mnie: pani Moniko, to co zrobić? No jak tutaj to design thinking wprowadzić na lekcję przedmiotową? Jak to zrobić? I ja zadaję im wtedy takie pytanie: a co takiego ważnego jest właśnie w tym temacie? Co jest takiego istotnego? I oni podają treści z podstawy programowej, tak, na podstawie której ja mogę wyłonić pewnego rodzaju problemy czy trudności, w której są zapisy. Uczeń potrafi sklasyfikować, wyodrębnić, wskazać, zaprezentować. Wiecie, tam jest cała plejada różnych czasowników, które zamieniamy na czasowniki operacyjne. Dokładnie tak. Natomiast zobaczcie, jaka to jest wspaniała i cudowna przestrzeń, żeby na przykład stworzyć pewną sytuację problemową. W jaki sposób zaopiekować się tymi ptakami zimą? W jaki sposób zabezpieczyć zimą zwierzęta przebywające w schronisku dla zwierząt? Żeby wymyśleć rozwiązanie takiego problemu, żeby bezpiecznie przetrwały zimę. Co zrobić, żeby zwierzęta bezpiecznie przetrwały zimę, w komforcie własnego, no takiego jestestwa, czy też bycia. I popatrzcie, jest to pięknie sformułowany problem, w ramach którego dzieci, żeby stworzyć to rozwiązanie, ten prototyp, nie wiem, karmnika, czy nowy układ, nie wiem, nowe funkcjonowanie, jakieś takie przestrzenne w schronisku tych zwierząt, muszą poznać sposób życia, bycia, upodobania od samych podstaw. Ja jako nauczyciel nie muszę namawiać: przeczytaj, sprawdź, zakreśl w książce, znajdź jakieś źródło wiedzy. Bo to się dzieje samoistnie. Tak, one mają tak głęboką motywację do tego, żeby znaleźć rozwiązanie problemu, na którym się skoncentrują, ba, żeby to rozwiązanie zbudować, ba, iść dalej, wejść do schroniska, wejść do parku, wejść do lasu, zainstalować w danej przestrzeni i jeszcze idąc dalej, na przykład poprzez zadawanie pytań: co sądzicie o naszym rozwiązaniu, jak wam się ono podoba? No zwierząt nie zapytam, bo nie do końca mogę zaobserwować, jak funkcjonują, ale mogę zapytać przechodniów, mogę zapytać inne klasy, prawda, innych nauczycieli. Wykonaliśmy kawał roboty, mamy poczucie sprawstwa, mamy poczucie sukcesu, zrobiliśmy to sami, popełnialiśmy błędy. Nie jest to doskonałe, ale przy następnym tak postawionym zadaniu o charakterze problemowym, mając wolność w samym wyzwaniu, efekt jest spektakularny. A szczęście, które rysuje się na twarzy dziecka, czy to w szóstej klasie, czy licealisty, który zgłębia literaturę, nie wiem, który zgłębia język polski po to, żeby za chwilę napisać wielki egzamin życia, czyli maturę. Poczucie, że udało mi się znaleźć rozwiązanie problemu,
który został przeze mnie postawiony, przy wierze we mnie nauczyciela, że ja to potrafię zrobić, że to jest rozwiązanie, które jest mi potrzebne, z którego skorzystam, bo jest bardzo praktyczne, bo jest namacalne, to nie jest chodząca empiria, to jest po prostu doświadczenie, to jest klucz do sukcesu. To jest właśnie odpowiedź na pytanie, to jest odpowiedź na pytanie, którego oczekują, matko, odpowiedź taka, jakiej oczekują dzieci. One idą do szkoły z entuzjazmem. Będę się uczył, będę doświadczał, będzie super, idę do szkoły. A potem coś się dziwnego dzieje. I pytanie, na ile my w tym pomagamy im, żeby czuły pewnego rodzaju dyskomfort. Tutaj właśnie pod wpływem wypowiedzi Moniki przyszło mi do głowy jeszcze, żeby zaakcentować taką rzecz, że w takich interdyscyplinarnych zespołach, gdzie pozwolimy na pewnego rodzaju spontaniczność, twórczość i ujawnianie się takich naturalnych jakichś kompetencji czy zainteresowań poszczególnych, czy dzieci, czy potem już dorosłych osób, my możemy zobaczyć, skorzystać i docenić te właśnie naturalne kompetencje. Czyli krótko mówiąc, ktoś zajmujący się tym tematem ptaków zimą będzie miał tendencję do tego, żeby sprawdzić, czym one się odżywiają, prawda? Bo to będzie jego nić zainteresowania. Ktoś inny być może... Konstruktor, prawda? Ktoś inny będzie chciał sprawdzić, ile to kosztuje. Ekonomista, tak to nazwijmy, tak na ten moment. I zrobić reportaż. Ktoś będzie chciał właśnie zrobić z tego jakąś relację na Facebooka, czy nie wiem, na Instagram, prawda? Także to jest właśnie jeszcze w tych interdyscyplinarnych zespołach piękne, że tutaj jest szansa na pokazanie, ujawnienie tego, co jest moim takim, nie wiem, marzeniem. Takich naszych zainteresowań, tak. Talentów, pasji, też trochę umiejętności, prawda? Już nawet nie tylko kompetencji, ale tego, w czym możemy się faktycznie świetnie sprawdzić, bo każdy z nas ma inny talent. I tak, wiecie, wiemy już jakby podczas tej rozmowy, bo to nam wyniknęło po prostu, jak pracować z dziećmi, jak przekładać to na pracę organizacji, no ale pytanie teraz, jak to design thinking, myślenie projektowe, przełożyło się w ogóle na funkcjonowanie na przykład różnego rodzaju, czy szkół, czy przedszkoli, ale być może właśnie uczelni, firm, jako sposób organizacji określonej instytucji. Mamy takie przykłady? Macie takie Mamy przykłady? Przykład Uniwersytetu Technicznego, pewnie to by się tłumaczyło na jakąś politechnikę w Dreźnie, której problemem były skostniałe struktury, które działały przeciwskutecznie w kierunku, no nie wiem, były blokadą dla innowacji, może tak to nazwijmy. Czy był jakiś określony model pracy? Model pracy, tak. Sam, tak. Nic się nie zmieniało. I wyzwaniem było, co zrobić, żeby ta Politechnika zaczęła być taką jednostką innowacyjną. No i wykorzystano metodę design thinking do tego, żeby właśnie zmienić struktury organizacyjne. Podaję ten przykład dlatego, że to jest trochę trudne do wyobrażenia, jak można zmieniać, czy w ogóle można zmieniać struktury takich jednostek jak uczelnie na przykład, tak? Bo te struktury wynikają bardzo mocno z tradycji. Dwa, no jakieś tam ustawy o szkolnictwie wyższym też regulują te kwestie. Niemniej jednak tam się udało i dzięki temu ta uczelnia stała się jednostką taką innowacyjną, poszli w kierunku tego, do czego zmierzali, czyli chcieli wyjść do otoczenia z jakimiś rozwiązaniami innowacyjnymi. Także tutaj mamy taki przykład z uczelni. Kolejna rzecz to już jest przykład na interdyscyplinarność, a mianowicie działań, na interdyscyplinarność działań. Uniwersytet w Amsterdamie i Muzeum w Amsterdamie razem współpracowały przy tym, by postawiły sobie w zasadzie, można powiedzieć, wyzwaniem dla tego muzeum w Amsterdamie było przyciągnięcie całych rodzin na wystawy malarstwa.
I trzeba było stworzyć takie rozwiązania, taką jakąś ścieżkę edukacyjną w tym muzeum, żeby zainteresowane malarstwem były i małe dzieci, i ich rodzice. I to się właśnie udało metodą design thinking, ale w połączeniu właśnie zespół był interdyscyplinarny, były osoby i z muzeum, i z Uniwersytetu w Amsterdamie. Mhm. No i to skończyło się. Czyli jest to możliwe. Jest to możliwe, tak. Mamy takie przykłady. U nas na Politechnice Łódzkiej funkcjonuje taka przestrzeń w ogóle do pracy metodą design thinking, po to właśnie, żeby powstawały innowacyjne pomysły, produkty, rozwiązania takie techniczne, mechaniczne. Ja się na tym nie znam, bo pracuję w uniwersytecie, natomiast przedmiot w ogóle design thinking na Wydziale Mechanicznym od 2012 roku już jest w programie studiów jako obowiązkowy. Także można. Myślę, że to są takie jaskółki, przykłady, które pokazują, że to jest metoda do zastosowania, natomiast wciąż to jest wyzwanie, żeby ją wprowadzać. No właśnie, tu wiesz, od razu chciałam się dopytać i zarówno ciebie, Moniko, jak ciebie, Małgosiu. Trudna do zastosowania, bo tak, no słyszymy o design thinking, jakby są to słowa, które się już w internecie naprawdę bardzo szeroko pojawiają, wygooglać można i wyskakują różnego rodzaju strony i o metodzie, i o sposobach pracy, i szkolenia, i tak dalej. Natomiast w dalszym ciągu mam takie poczucie, że nie jest aż tak rozpropagowane, jakby mogło być, tak? No bo jest pewnego rodzaju szansą, nadzieją, możliwością, a w dalszym ciągu gdzieś jednak takie mam wrażenie, że ta ścieżka jeszcze nie skręca, tylko jeszcze prosto idzie i gdzieś tam zakręt może jest, ale za chwilę, tak? I czy macie w swoim jakimś takim, czy doświadczeniu zawodowym, czy w swoich spostrzeżeniach, obserwacjach, właśnie przykłady tego, jak reagują w ogóle osoby na design thinking, czy z różnych środowisk, tak? Czy to jest otwartość, czy to jest takie lęk przed zmianą, że co ty mi tu przychodzisz i mówisz o jakimś design thinking, jak ja już mam swój sposób pracy? Ja myślę, że tak jak obserwuję uczelnie, że bardziej jest to metoda, której my uczymy, przez moment, jest taka metoda design thinking, składa się z tego i z tego, zróbmy jakiś mały projekt tą metodą i na tym jakby się kończy. Nie mam przykładów na to, żeby design thinking wkroczyło na nasze uczelnie i było w ogóle metodą do organizowania pracy. Na przykład był wymóg pracy zdalnej przed momentem, tak, przed pandemią i ta metoda design thinking mogłaby być zastosowana jako metoda, która dałaby nam jakieś pomysły, rozwiązania, jak zorganizować się w tej właśnie nowej sytuacji związanej z pracą zdalną. Czyli tutaj moja refleksja jest taka, że bardziej jest to wciąż metoda, której uczymy, a nie którą pracujemy realnie. No ale może po prostu od czegoś trzeba zacząć. Najpierw niech ona przeniknie może do programów jako metoda, a potem będzie stosowana szerzej. Myślę, że tutaj jeżeli nawyki w szkole by powstawały już wcześniej, to łatwiej byłoby pewnie też na wyższych szczeblach i w biznesie o wprowadzanie tej metody. To ja do biznesu nie będę się odnosić, bo to kolejny duży temat, ale wypowiem się na temat edukacji. Prawdą jest, że boimy się tego, czego nie znamy, nie każdy z nas ma ochotę być wytrącony ze strefy komfortu. Lubimy to, co przychodzi nam łatwo i przyjemnie. Design thinking trzeba poznać. Trzeba poznać, trzeba się go nauczyć, trzeba przeżyć nie raz, nie dwa, żeby zobaczyć, na czym polega clue problemu. Co nie oznacza, że nie torujemy drogę do tego, żeby ono rzeczywiście zostało wdrożone w życie. Jestem w tej chwili od ubiegłego roku, 2020-2021, teraz 2022. Tak, czyli projekt już trwa. Może nie tyle pomysłodawcą, co inicjatorem i osobą wdrażającą design thinking w edukacji najmłodszych, czyli ubiegły rok to etap szkoły, przedszkola, szkoły podstawowej klas 1-3. W tym roku projekt poszedł dalej, rozwinął się szerzej, objął swoim zasięgiem także klasy 4-8 i wyżej.
On się oczywiście rozwinął, mówię o projekcie realizowanym przez MSCDN, wydział w Płocku. W tej chwili do projektu dołączył wydział w Ciechanowie, dołączyła Warszawa. Mam nadzieję, że za chwilę kolejne miejscowości. Żałuję, że nie Łódź. Także jeśli macie gdzieś jakieś dojścia i kontakty, żeby Łódź rozwijała potencjał dzieci, twórcze myślenie, kreatywność, design thinking jako narzędzie ułatwiające, to jesteśmy otwarci. Natomiast o czym mówię? Projekt nazywa się w ten sposób: emocje w twórczości z naciskiem na moc i siłę emocji, którą przekazujemy, przekazujemy innym, którym się dzielimy. I właśnie w ramach tego projektu w ubiegłym roku miałam ogromną przyjemność pracować z nauczycielkami, które uczyły się od podstaw samego procesu DT. Od samej podstawy, od definicji, czym jest design thinking. I celem naszego projektu była odpowiedź na sytuację pandemiczną, która zdaniem nauczycieli i osób zainteresowanych, a ze świata edukacji i oświaty, w dużej mierze problem skupiał się na zapanowaniu nad emocjami nauczycieli. No, bo to był ciężki rok, to był dla edukacji i oświaty bardzo ciężki rok. Wszyscy byliśmy jako nauczyciele obserwowani, sprawdzani, bo przecież mamy dzieci, mamy rodzeństwa, mamy rodziny, w których każdy się uczy. I bardzo bałam się tego projektu i samego pomysłu, jak pokazać tutaj design thinking. Design thinking jako odpowiedź, jak zaopiekować się naszymi emocjami, które przekładamy na osoby, z którymi współpracujemy, z którymi działamy. W wyniku tego projektu powstały gry. W wyniku diagnozowania potrzeb dzieci, empatyzowania z potrzebami dzieci, nierozumianymi przez pryzmat czy przez wywiad, tak, jako jeden z etapów procesu DT, na przykład z rodzicami czy innymi nauczycielami pracującymi z takim podmiotem, a nie innym. To były rozmowy, wywiady głębokie z maluchami. Ta wiedza pozwoliła nauczycielkom zobaczyć, że to, co one zakładają, wyobrażają sobie, uznają za pewne na podstawie wieloletnich doświadczeń, paradoksalnie znajomości dzieci, na podstawie wielu kursów, studiów podyplomowych, że nie jest tym, co im się wydaje, że jest. Dzieci zupełnie inaczej definiowały problemy, trudności, swoje niepokoje, smutki. Pokazywały, w jaki sposób percypują, odbierają świat osób dorosłych, co słyszą w mediach, co słyszą na ulicach, jak odbierają maseczki założone na twarze. I pokazywały szereg trudności i problemów o charakterze emocjonalnym, z których sobie nauczyciele nie zdawali sprawy. Nauczycielki, bo to głównie panie. W wyniku procesu design thinking, który odbywał się pod moim jakby przewodnictwem w przestrzeni online, szalenie trudne dla mnie wyzwanie, dla pań też, powstało 6 gier. Gier, które miały za zadanie w jakiś sposób oddziaływać na emocje dzieci. Te emocje, które są emocjami potrzebnymi nam po to, żeby je w jakiś sposób edukować, zapraszać do procesu edukacyjnego. Powstały cudowne gry, które zostały pokazane w postaci prototypów dzieciom. I dzieci wyraziły słowa negacji. Wyraziły swoją ocenę bez lęku, bez obaw, bez strachu przed oceną. Powiedziały, co im się nie podoba. Temat dotyczył szaty graficznej, na przykład gry, tak, że nie te kolory, nie te kształty, nie taki rodzaj pionków, nie te pałeczki do konstruowania, ale też dotyczyły pytań, które pojawiały się w niektórych z tych grach. Pytań, na które absolutnie nie znajdowały przestrzeni nauczycielki. Zakładały, że takiego poziomu myślenia dzieci na tym etapie rozwojowym nie osiągają. My mamy silnik, potężny silnik, mózg, prawda, który trzeba wykorzystywać. Te maluchy pokazały w procesie design thinking, kiedy były ekspertami, kiedy udzielały wywiadów na temat swojego życia, potrzeb, tego, co czują, o czym myślą, jak wygląda ich dzień, czego pragną i tak dalej, co ich frustruje, wkurza, niepokoi, złości, albo co, na co czekają, o czym, do czego dążą, do czego zmierzają, jak chciałyby, żeby wyglądała praca w szkole. One wypowiadały takie kwestie, które stanowiły ogromną podstawę
dla nauczycielek wiedzową do tego, żeby stworzyć narzędzie, które wykorzystają w swojej pracy. Słuchajcie, te gry powstały. Prototypy zostały przedstawione dzieciom. Słowa krytyki zostały wypowiedziane. Nie zawsze przyjemnie i łatwo przyjmowane przez nauczycielki. No nie lubimy krytyki, prawda? I boimy się tej krytyki. Natomiast w DT... Jesteśmy jej nauczeni też. Tak, w DT jest ten moment na to, żeby uczyć dzieci oceny. I tak jak w kapeluszach Edwarda de Bono, ten czarny kapelusz, który ma za zadanie skrytykować pewien pomysł, ale te słowa krytyki wskazują rozwiązania, drogi, którymi możemy jeszcze poszukiwać. I to się zadziało w tym projekcie. Prototypy zostały poprawione, dzieci rozpoczęły zabawę grą, jedna grupa, druga grupa, gry zaczęły funkcjonować po różnych oddziałach, przedszkola między sobą, mam nadzieję, że w dalszym ciągu, że to nie jest tylko obszar deklaratywności, ale wymieniają się tymi grami. Niesamowite wydarzenie, niesamowite doświadczenie, które pokazało też nauczycielkom, że mogą, że potrafią, że wiedzą, w jaki sposób poprowadzić proces, w którym tyle różnych komponentów podstawy programowej może się po prostu zmieścić. To się zadziało. My ten projekt rozszerzyłyśmy o działania sceniczne. Został zaproszony Harasimowicz, Wolszczak, kolejne znane sceniczne czy pisarskie, scenariopisarskie nazwiska do projektu po to, żeby jeszcze wyrazić te emocje na scenie, wyrazić poprzez dramę, wyrazić poprzez ruch. Mamy wspaniałe osoby współpracujące z nami w projekcie, bo siła projektu leży w interdyscyplinarności zespołu i to daje design thinking. Kiedy myślę o nauczycielu przedmiotowcu, który zastanawia się, co ja mogę zrobić na swojej lekcji, prawda? Co ja mogę? Mogę połączyć lekcję z innym nauczycielem, prawda? Albo mogę zaangażować w te lekcje dzieci, albo mogę zrobić lekcję odwróconą, czyli to dzieci robią lekcje, tak? Więc jakby tych możliwości faktycznie jest dużo, wiecie. Tylko tak już przerywam, tak? Ale myślę sobie, bo to jakby prowadzi nas do jednego, tak? Czyli do tego, jak sprawić, żeby się chciało po prostu, tak? Jak sprawić, żeby się chciało skorzystać z design thinking, żeby wejść w taki sposób myślenia, w taki sposób pracy, gdzie właśnie to współdziałanie i współpraca są o tyle istotne, że ja się od ciebie uczę, wyciągam wnioski i idę dalej. To znowu chyba wracamy do słowa elastyczność. Generalnie ja się wypowiem z poziomu uczelni wyższej. Oczywiście. Nasze programy studiów też muszą być elastyczne, żeby one zakładały wprowadzenie nowej aktywności, zmiany układu w ramach tego samego przedmiotu i powiedzmy efektów kształcenia, ale zmiany w kolejności, na przykład realizacji pewnych tam zadań i tak dalej. To chyba stoi na przeszkodzie temu, żeby w ogóle design thinking mogło zafunkcjonować, bo ono potrzebuje spontaniczności. To, o czym mówi Monika. I póki tego nie będzie, będzie trudno w ogóle wprowadzać tę metodę. Czyli kiedy będzie można to zastosować? Myślę, że tu jest jeszcze kolejne ważne słowo, mianowicie zaufanie do nauczyciela. Że on zrobi, zrealizuje, tak, efekty kształcenia, uczenia, jakoś tak to się nazywa, różnymi metodami, ścieżkami. Jest takie piękne słowo, które pokochałam od 1988 roku. Tak, to jest moja miłość od pierwszego wejrzenia. To jest słowo ekwifinalność. Ono nam mówi, że jesteśmy jako ludzie, ale i całe organizacje, systemy zdolne do osiągania tych samych efektów końcowych, uwaga, przy innych warunkach początkowych i różnymi drogami. Te inne warunki początkowe to jest na przykład grupa osób. Ona jest inna w jednej klasie i w innej klasie, tak? Czy w grupie studenckiej, czy potem w biznesie. Mamy takich pracowników, taki konstrukt społeczny nam wychodzi z tej grupy, a w innej będzie inaczej. Czyli te warunki początkowe są inne, cele możemy mieć podobne. Nie wiem, musimy zarobić pieniądze na funkcjonowanie i życie, albo zrealizować efekty kształcenia, ale te drogi dojścia mogą być przeróżne. I ta spontaniczność, zaufanie, otwarcie się na możliwości dziecka, nauczyciela, myślę, że
są w stanie doprowadzać nas tymi właśnie ekwifinalnymi ścieżkami do tych samych efektów, które są wymagane programami na przykład, czy podstawami programowymi. Ja myślę, że tu Monika się ze mną zgodzi, taką kropeczkę, już podsumowując to, co mówisz, nie ma przepisu w prawie oświatowym, który by nakazywał nauczycielowi realizowanie założonych celów w jakiś określony sposób. To jest totalna dowolność doboru metod, pracy, budowania relacji z dziećmi i młodzieżą, tak? To jest absolutnie taka, wiecie, nie ma takiego przepisu i ja to bardzo mocno zawsze podkreślam. Czyli pytanie jest, skąd się bierze ta sztywność, prawda? Że jednak jest program, jest układ, jest jakaś chronologia w realizacji. No, myślę sobie, że to programu. Jest chyba taka, znaczy nie chciałabym tego oczywiście spłaszczać, ale tu myślę, że Moniko, zgodzisz się gdzieś ze mną, że to jest kwestia po prostu tych kompetencji społecznych, prawda? Dokładnie, dokładnie tak. I jeszcze wiecie co, na jedną rzecz bym zwróciła uwagę, że przykład idzie z góry. Więc żeby uczyć innych danej metody, zacznijmy od siebie. Jeśli mamy pomysł, może inaczej, zbliżają się wakacje, czteroosobowa rodzina, tak? Określony budżet, określony termin. Usiądźmy razem przy tym wielkim arkuszu papieru pakowego i spróbujmy zastosować design thinking na nas samych. Zdiagnozujmy swoje potrzeby z poziomu empatyzacji. Dojdziemy do fantastycznego rozwiązania, wakacje marzeń, wakacje, które dla wszystkich mogą być wyzwaniem albo zupełnie nowym odkryciem. Może się zdarzyć coś w naszej rodzinie naprawdę fantastycznego, na co wcześniej, czego wcześniej nie widzieliśmy, na co nie dawaliśmy zgody czy przyzwolenia. Jeśli pracujemy w szkole i mamy pomysł, no właśnie, albo nie mamy tego pomysłu, na pracę samorządu szkolnego. Mamy dzieciaki z różnych klas. Zaprośmy nauczycieli, zaprośmy dzieci i zastanówmy się poprzez design thinking, co ten samorząd uczniowski chce dać społeczności szkolnej. Spróbujmy znaleźć te potrzeby, te miejsca, te przestrzenie, w których podziałajmy i wymyślmy sposób naszej pracy, działania. Jeśli na przykład chcemy zaktywizować komitet rodzicielski, trójki klasowe wiemy, z jakim trudem są wybierane i to się prawdopodobnie nie zmieni, ale mamy już tych wybranych na siłę albo tych chętnych do działania. Usiądźmy z nimi, razem z dziećmi, z pracownikami, wszystkimi szkoły, także administracją, tak, czy osobami, które, panem konserwatorem na przykład, niedocenianą panią woźną. Spróbujmy, osobami, które wchodzą z zajęciami dodatkowymi do placówki, usiądźmy razem i zastanówmy się, co możemy zrobić, jak możemy funkcjonować jako komitet rodzicielski, jako te osoby, które też coś dobrego chcą, czy mają potrzebę, gotowość, chcą podarować szkole. Jeśli mamy pomysł na zmianę organizacji, najprostsza rzecz, organizacji wyglądu naszej szkoły, czy naszej sali lekcyjnej, spotkajmy się z dzieciakami w ramach projektu Design Thinking. Zbudujmy taką przestrzeń, wymyślmy taką przestrzeń, na którą wszyscy wyrażamy zgodę, w której czujemy się dobrze i fajnie, wykorzystując te elementy. No przecież wydaliśmy pieniądze, zainwestowaliśmy w takie, a nie inne tablice, rzutniki i tak dalej, ale w której dzieciaki rzeczywiście będą chciały przebywać. Case'ów na wykorzystanie DT też jest kilka w naszej książce. Też zapraszamy do eksploracji i do inspirowania się. Ale ja chyba postawiłabym przy tej elastyczności jeszcze na nas samych. Zacznijmy od nas samych. No właśnie. I wiecie co, myślę sobie takie pytanie niespodzianka. Na sam koniec, już kończąc, słuchajcie, 2-3 zdania. Co design thinking dał wam? Ile mamy czasu? 2-3 zdanka. Może być bardzo osobiście? Może być bardzo osobiście, najbardziej. Tak najlepiej. Mnie? No przyjaźń monikonową, która nam się tu zrodziła. W momencie, kiedy ja dostałam właśnie taką propozycję napisania książki o design thinking, to ja sobie, to już kiedyś wcześniej wspominałam, chyba 3 miesiące myślałam o tej książce, wyobrażałam ją sobie, myślałam obrazami. Bardzo chciałam, żeby w tej książce były rysunki, ale ja nikogo nie znałam, kto rysuje. I takim szczęśliwym zbiegiem okoliczności okazało się, że właśnie najpierw zwróciłam się do Beaty, współautorki. Powiedziałam, że jest taki zamysł. Ona powiedziała, że ona ma partnera biznesowego Piotra, że razem pracują, że jeżeli będziemy pisać książkę, no to oni razem wejdą. Ja potem podzieliłam się tym marzeniem, żeby książka była rysowana. Rysowana, tak to wtedy nazywałam. I Beata mówi, no to ja znam taką tutaj Monikę, która
zna design thinking i rysuje. I na mnie spłynęła taka fala radości, że życie jakby samo mi podsuwa gotowe tutaj rozwiązania, osoby, że to się zaczyna bardzo ładnie układać. No i teraz po tym czasie pracy, no właśnie myślę, że mamy relacje, to są nowe przyjaźnie, nowe możliwości, nowe spojrzenie na to, co ja dotychczas myślałam w ogóle o design thinking. Przecież fakt, że weszliśmy na grunt edukacji, który w sumie nie jest moim gruntem, bo ja bardziej jestem z obszaru biznesu, pozwala mi nowym okiem patrzeć w ogóle na tą metodę. Mimo, że wydawałoby mi się, tak, że wcześniej ją znałam. Więc to jest siła interdyscyplinarnego zespołu, a to, że my pozwalamy sobie być spontaniczni, każdy jest właśnie w hierarchii tego zespołu na tym samym poziomie, pozwala, żeby wypłynęły nasze dobre strony, zasoby, cechy. No i nie wiem, aż za nie mówiłam teraz na koniec, co by tu jeszcze. Ja jestem szczęśliwa, że coś takiego się wydarzyło. Tu od razu, nie pamiętam kto zarządził, ale chyba Piotr, że robimy design thinking książkę, metodą design thinking. Także zaczął się ten proces, którego doświadczaliśmy gdzieś w jakiejś sali, bo to chyba był tuż przed pandemią nasze pierwsze spotkanie, więc mieliśmy do dyspozycji przestrzeń. Także przepracowaliśmy po raz kolejny, Piotr z Beatą, Monika, ja, design thinking na sobie, jako kolejne wejście w tą metodę. Jedyne zdjęcia, które powstały, są w książce. Nie mamy nawet więcej. Tak, bo w ferworze tworzenia nie mamy więcej. W każdym razie powiem szczerze, nauczyłam się bardzo dużo i bardzo cenię sobie te kontakty, które teraz mam z osobami, które są współautorami książki. Ja wcześniej tych osób nie znałam. Znałam je bardziej z widzenia. Monikę znałam, że jest taka osoba. Natomiast nie miałyśmy jakichś takich relacji. No a teraz one są pogłębione. To jest tak. To jest bardzo cenne. Na rzecz jakby poza głównym celem książki. Jasne. Moniko, dwa, trzy zdania. Dwa, trzy zdania. Jeszcze raz poproszę o pytanie. Co ci dał design thinking? Osobiście. Osobiście. Siłę i wiarę w siebie, we własną moc tworzenia. Nigdy nie przypuszczałam, że mogę ilustrować książkę, że mogę tworzyć obrazy, które być może innym ułatwią odczytywaną treść. Wywiad środowiskowy lokalny pokazuje, że ludzie zapamiętują obrazy i łatwiej jest mi się przez obraz odnosić do treści danego rozdziału. Pewnie jak zamkniesz oczy, też przypomnisz sobie jakieś pojedyncze obrazy, jest ich ponad 70 w tej książce. Dlaczego to akcentuję? Ponieważ ja lubię rysować i też prowadzę szkolenia z myślenia wizualnego, myślenia metaforycznego, ale nigdy nie czyniłam tego aż takim narzędziem własnej pracy. Nie chciałabym, ale ja pragnę powtórzyć, że design thinking i tworzenie tej książki dało mi relacje, to o czym powiedziała tak pięknie Małgosia, ja tak ładnie chyba nie potrafię, dało mi taką ogromną siłę, że takie poczucie i przekonanie, że wypowiedziane na głos marzenie zaczyna mieć siłę rażenia. I jeśli nie zaczniemy mówić o swoich marzeniach, potrzebach, o tym, co siedzi głęboko nam gdzieś w sercu, i jeśli nie jest to takie szczere i nasze, to nie przełoży się na sukces. Siłą tej książki wydaje mi się, że jest siła naszego zespołu. Ten ogromny szacunek dla wiedzy, pokora przy tworzeniu, te kompromisy, które zawieraliśmy ze sobą, z wydawnictwem, te godziny, które spędzaliśmy tak naprawdę na nauce, na zgłębianiu obszarów, które były obce. Małgosia dała się zaprosić w świat pedagogiki, edukacji. Ja weszłam w świat zarządzania, żeby zgłębić, poznać, doświadczyć, żeby móc narysować jakiś obraz i przekaz. Jeśli faktycznie chcemy oddziaływać na młodych ludzi, tych, którzy się edukują, młodych duchem, ciałem w każdej postaci, prawda? Przecież osoby w wieku 60 plus też się edukują, też się rozwijają, to życzyłabym
wszystkim, żeby zauważały w procesie edukacji samego siebie, to, co daje mi kolejny krok, kolejna decyzja, kolejny etap, żeby uczyły się myślenia takiego procesowego, procesualnego, to chyba lepiej, tak jak w procesie design thinking. Kiedy pracuję z uczniem, powinnam wiedzieć, czego chcę, żeby on doświadczył, z jaką wiedzą chcę, żeby wyszedł, ale tak naprawdę to nie jego wiedza w życiu zostanie oceniona, tylko kompetencje i umiejętności. Czyli ja daję zgodę na to, żeby ktoś nie pamiętał budowy pantofelka, ale będę dumna, jeśli ten ktoś stanie przede mną i powie, nie znam budowy pantofelka, ale wiem, że potrafię zarządzać własnymi zasobami, że jestem świadomy własnych kompetencji, wiem, co jeszcze mogę rozwijać, wiem, czego jeszcze potrzebuję. To daje mi design thinking. I myślę sobie, że to jest tak naprawdę tak, idealna puenta naszego dzisiejszego spotkania i bardzo Wam za nie dziękuję. Dziękujemy.